Hej wszystkim, Marek z tej strony, tam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Seven Days'a. W ostatnim odcinku udało nam się znaleźć wieżyczkę automatyczną, więc pomyślałem sobie, kurczę, mamy hordy, to może ją podłączymy. O ile znajdę jakiś sposób tani, żeby to zrobić. Wydaje mi się, że coś uda nam się tutaj wykombinować. Będę musiał też pomyśleć nad... Aha, jeszcze amunicję dobrze byłoby jakieś zabrać do niej. Dobra. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Mamy mało czasu, bo zaraz horda będzie, ale myślę, że będzie to w miarę interesujące. Wstawmy sobie jedną wieżyczkę tutaj. I jedną tutaj. I może jeszcze... O, to będzie dobre miejsce. Czyli tu i tu. Fajnie, że można je tak pod sufitem podczepiać, bez żadnego kombinowania. Potrzebujemy przekaźniki. Mamy tylko te z zegarem, ale nie szkodzi. Niech będzie taki, jaki jest. Dobra, i sięgniemy do wieżyczek. Zdecydowanie więcej jest to niż 8 bloków, ale nie będzie mi to w niczym przeszkadzało. Dobra, teraz jeszcze musimy z generatora do akumulatora podpiąć. Dobra, i mamy jeszcze 3 minuty. Dobra, zablokować. Akumulatory powinny chyba już pracować, mi się wydaje. A jak nie, to... Dobra, horda się zaczyna. Tu jest wpięte. Dobra. Słyszę, że już syczą. Dobra, włączone. Włączone. Okej, okay, zapraszam drogich państwa tutaj. Halo? Halo, halo? O, dobra, leci. Młot ją trzepnął. Czemu to nie działa? Powinna być już rozstrzelona i to tak bardzo konkretnie. A, właśnie. Dobra, musimy tutaj kliknąć coś. No właśnie. Dobra, niech to sobie włącza się na razie w ten sposób. Do 4 rano. I możemy sobie tutaj teraz cierpliwie stać i czekać, aż się horda oczyści sama. Nie muszę nic robić, bo zombiaki nawet do mnie nie podejdą, zobaczcie. Trochę szkoda tej amunicji, bo w sumie ona jest taka dosyć jeszcze dla nas kosztowna w produkcji. Tak się zastanawiam, czy dałoby się coś zrobić, żeby te wieżyczki nie strzelały w dół. Bo trochę szkoda amunicji, jak zombiaki są tak daleko. Te wieżyczki są najbardziej skuteczne na małym dystansie. Ale dobra, już wszystko jedno, nie będę się tym przejmować tak bardzo. Żeby zwiększyć szansę, że zombiaki do nas tutaj przyjdą, to postanowiłem zamknąć ścieżkę. I idea tego jest taka, żeby była jasna informacja dla systemu sztucznej inteligencji, która prowadzi tak zwany pathfinding, czyli odnajdywanie ścieżki zombiaków, do nas bezpośrednio. Ale to jest skuteczne. Ci pancerni są najtrudniejsi do pokonania, ale widzę, że z nimi też wieżyczki sobie bardzo szybko radzą. I co? Ja nie mogę, ale to jest skuteczne. Trochę przesadziłem z ilością tych wieżyczek, więc co? Wyłączę tą i wyłączę tą. Wystarczą dwie, mi się wydaje. Idealnie. Aha, amunicja się kończy. Tak, z ciekawości spojrzałem, żeby zobaczyć, czy... O ty! Żeby zobaczyć, co się dzieje. Tutaj tą wieżyczkę niedawno przeładowywałem, bo ją przestawiałem. To już z powrotem. Generalnie jedna wystarczy, zauważyłem. Wstawiłem dwie na wszelki wypadek, bo nagle zaczęło przychodzić dużo wiedźm, które zaczęły drzeć gębę. I bałem się, że może jedno nie wystarczyć, ale nie było na razie problemu. Także chyba po prostu na razie wyłączę, żeby amunicję zaoszczędzić troszkę. O ty, nie strzelaj tam! No. W sensie nie wal w te schody, bo trochę szkoda, nie? Ten młot jest bardzo dobrym też rozwiązaniem, bo on powstrzymuje tych niedobitków, którym jakimś cudem udało się dobiec na górę. No. Ciekaw jestem, jak byłoby w podstawce. Czy w podstawce też moglibyśmy się bronić w ten sposób, jak teraz tutaj? Czy byłoby to bardziej skomplikowane?
O kurczę, to jest pierwsza zombica, jaka tutaj dobiegła do tego punktu od bardzo dawna, ale to dlatego, że wyłączyłem tą wieżyczkę. Jedna wieżyczka robi kolosalną różnicę. I mamy poranną muzyczkę, co oznacza, że już jest po hordzie. Nie dadzą im spokoju. O, jeszcze jedna wiedźma. A? Sądząc po ilości plecaków, odnoszę wrażenie, że spawn rate tych plecaków jest zwiększony 10-krotnie. Bo normalnie przy postawce gry, po takiej hordzie, to tutaj byłoby może 4 plecaki, może 6. Tak sobie myślę. A jest ich ewidentnie znacznie więcej, co wskazuje na to, że jest podniesiony ich spawn rate, czyli proporcja, częstotliwość wypadania z zombiaków. Dobra, trochę trzeba tutaj poklepać te słupki, żeby się upewnić, czy nie zostały specjalnie jakoś zniszczone. Dobra, okej. Zobaczmy w takim razie, co udało nam się w spadku po tych wszystkich zombiakach tutaj wylosować. Teraz widzę, że tutaj dziura w ścianie się zrobiła. Czy mamy czym ją załatać? Ano jest. Dobra, wróćmy we właściwy sposób. I możemy od razu ulepszyć do cobblestone'a, żeby zwiększyć na przyszłość odporność tego bloku. O, skończył się już. To trudno się mówi. Dobra, zobaczmy, co trafiliśmy. Bardzo ciekaw jestem, czy jakieś praktyczne przedmioty nam tutaj wpadną. No, nie jest źle. Trochę żywności, te doświadczenie się przyda. O kurde, zapomniałem wziąć, łyknąć tych scrolli z mnożnikiem doświadczenia, który zebraliśmy. Ciągle zapominam to aktywować. A przed hordą by wypadało w sumie, nie? Sporo tych action pointsów jest, nie wiem, czy zauważyliście. Notatek. I dużo tych napojów też się trafia, widzę. Także o tyle fajnie. Okej. Nie ma jakichś przedmiotów, które by strasznie zmieniały nam rozgrywkę. Ale jest sporo amunicji, co jest bardzo fajne. Dobra. I bardzo dużo tych scrolli z doświadczeniem. Zauważyłem, też jest. Dobra, jeszcze ostatnie trzy. Dobra, i przejdziemy się zrobić może jakieś zadanie. Czy coś w tym stylu? Nie wiem, co można by dzisiaj porobić. Action points gain, ok, do robotic junk, to jest do lekkiej zbroi, do łucznictwa, tu jest napisane na górze, broń do rzucania, dobra, czytamy, złomujemy, czytamy. I to tak, 10 tysięcy doświadczenia, 15, 20 i 5 tysięcy, ok. No dobra. Szału nie ma, ale nie jest źle. Idę w takim razie przepakować się i pojedziemy sobie zrobić jakieś zadanie. Chyba. Bo potrzebujemy... Chciałbym ukończyć te zadania klasowe, nie? I do tego potrzebujemy mieć ukończone... A, teraz sobie uświadomiłem jedną rzecz. O, tak będzie bezpieczniej. I tu już się amunicja skończyła. Ciekawe. Dlatego wieżyczka przestała strzelać. Tutaj mam skrzynię z amunicją i mamy całkiem sporo różnych rzeczy do amunicji, tak żebyśmy sobie mogli wyprodukować trochę tych pistoletowych do wieżyczek, bo wygląda na to, że tak będziemy sporo zużywać. Także niech się zrobi te 2000. O! Porządnej jakości kill-off i topór znalazłem. Te dwa wyprodukowałem wcześniej, żeby zaliczyć zadanie klasowe. Także poprzekładam sobie te ulepszenia z nich i możemy dalej z nimi biegać. Bardzo fajnie. Dobra, od razu sobie to zrobię. I tak, no właśnie, tu jest ten... Nie nazwałbym tego kłopotem, tylko cechą tej gry, że nie opłaca się często inwestować punktów umiejętności w wysokiej jakości produkcji narzędzi, bo jak mamy Lucky Lootera albo jakieś inne umiejętności związane z znajdowaniem dobrej jakości przedmiotów, to wcześniej czy później szybko znajdziemy te przedmioty i nie warto wtedy marnować tych punktów nauki na ich produkcję, moim zdaniem, ale to indywidualna kwestia chyba. Zanim wyruszymy w drogę, pomyślałem sobie, że moglibyśmy sobie zrobić motocykl, bo minibajka widzę, że chyba mamy możliwość wyprodukować. Czy mi się wydaje? Jeszcze zobaczmy. Mini motorynka. Wytwórz. Tak, mamy możliwość już wyprodukować. A motocykl? Motorcycle możemy też już wyprodukować.
byśmy od razu machnęli sobie samochód. Też możemy zrobić samochód. Okej. Okay. Nie marnujemy w takim razie już więcej części i czasu na jeżdżenie wszędzie rowerem. Zróbmy sobie... Co to kurde było? Co to jest to wielkie tam chodzące? A, dobra, to jest... Moja baza! Okej, dobra, już się wystraszyłem, że mi spłonie baza. Wygląda na to, że eksplodował jakiś zombiak, który mógł mieć przy sobie ładunki wybuchowe. Być może to był jakiś wariant tego Demolishera, czy czegoś w tym stylu. I... O kurde, jaka mocna ta horda. Dobra. Dobra, horda może nie jest jakaś mocna. Przynajmniej dla nas w tym momencie już. Nie przeszkadzaj. Dobra, trochę zużyjmy tej amunicji. Ale utalentowany koleś. Chodzić nawet nie umie. No i dobrze, okej. Okay. Ale się wystraszyłem, kurczę, jak zobaczyłem te płomienie. O, to aż mi się słabo zrobiło, jak pomyślałem sobie, że baza nam się spali. Tak jak ten pierwszy budynek z początku. Z jednej z misji początkowych. To było dobre. O kurde. O, i przy okazji trochę towarów padło. Dobra, na czym to my skończyliśmy? A, bełkotałem coś, że chcę zrobić sobie samochód. Dobra, to tak. Będziemy potrzebowali... tutaj będziemy potrzebowali sporo stali. Czy my możemy już robić stal? Uta stal. Nie mamy ziemi. A możemy motocykl chociaż zrobić? I tak mamy zadanie na motocykl. Rama motocykla też potrzebuje kutej stali. Kurde, dobra. To wstawię produkcję kierownicy. Niech się już trzaska. I pójdę po ziemię. I poodkładam niepotrzebne przedmioty też. Bo parę zebrało z tego, co nam wpadło. Okej, okay, to na jakiś czas ziemi chyba powinno wystarczyć. Kurczę, ale dobra, ta łopata jest. Jeszcze z tą końcówką wzmacniającą, to robota idzie błyskawicznie. Przy okazji będę musiał też trochę drzew wyciąć, bo już mi się drewno kończy. I... o, jeleń. Oż kurde. Dobra. Zobaczmy w ten sposób. O kurczę, nie naprawiłem tego sprzętu. No, on już jest na wyczerpaniu, ale dobra, może jeszcze parę drzew nim zetnę. Cokolwiek, żeby mieć, bo nie mam już nawet paliwo do drewna, zobaczcie. Wczoraj oglądałem na... Jest taki bardzo fajny amerykański kanał, popularno-naukowy na YouTubie, który się nazywa Veritasium. On jest chyba prowadzony przez Australijczyka, ale nazywam to amerykański, bo facet mieszka w Ameryce od lat. I wczoraj wrzucili fajny dokument o produkcji japońskich mieczy, tradycyjną techniką. I pokazywali ten zakład kowalski, gdzie ta stal jest produkowana i w jaki sposób jest to robione. Bardzo, bardzo ciekawie to wyglądało i tak sobie porównywałem, oglądałem to, jak oni to robią, tą stal produkują i potem kują te miecze. I ile czasu to zajmuje, ile to wymaga pracy i wysiłku. I porównywałem sobie to z tym, co w Seven Daysie się robi, żeby zrobić sztabkę stali, tak jak teraz planujemy to wyprodukować. I powiem szczerze, że w grach komputerowych te procesy są strasznie uproszczone jednak. Do tego stopnia, że aż to jest śmieszne po prostu. W porównaniu do tego, ile pracy jest w prawdziwym świecie trzeba włożyć w to, żeby wyprodukować choćby jedną sztabkę. Trzeba było wziąć sobie lokację, to Hogzilla Ranch, bo nie wiedziałem, co to jest, więc nie chciałem ryzykować, że to znowu będzie coś ze świniami. A miałem też do przeszukania to. I nie byłem pewny, czy to będzie... Jaki to jest budynek, więc wybrałem ten budynek. A ten jest strasznie nudny. I nie jestem jakimś szczególnie fanem tego poja, bo już go tyle razy przechodziłem, że mi się nudzi. Bo sam sobie nie jest zły, nie? Jest w porządku, tylko że jest bardzo standardowy jak na tą grę. I ile można w kółko to samo robić? O ty! No i po nas.
Kurde, no... Dobra, może zdążę przeszukać budynek, zanim się spali. Bo będzie słabo. Wszędzie tu trzeba chodzić z gaśnicą teraz, kurde, no. Ej, dobra, lecimy. Nie będę mógł sobie pozwolić na przeszukiwanie każdej skrzynki, bo za dużo czasu to zajmie. Przez to budynek może się spalić, zanim zdążę, wiecie, kluczowe miejsca sprawdzać. A jak już ustaliliśmy wcześniej, trzeba wejść do każdego pomieszczenia, żeby odblokować zombiaki, bo one się nie zespawnują, dopóki nie wejdziemy do pomieszczenia, albo nie zbliżymy się jakoś do niego. Także trzeba... Dobra. Amunicję jednak sobie zbiorę. Takie najbardziej oczywiste rzeczy będę brać, bo to akurat jest proste. Dobra, lecimy dalej. Dobra, jesteśmy piętro wyżej, tuż nad ogniem i coś go jeszcze tutaj nie widzę, więc możliwe, że przez podłogę betonową nie przejdzie. Ale nie chcę trakać póki co. Dobra. Taki mały kibelku, utknąłeś gruba się jeden? No proszę. Okej. 5 minut, jak wychodziłem z bazy, to 5 minut miało trwać przepalenie jeszcze potrzebnej stali do wyprodukowania motocykla. Nie mam dość żelaza, żeby wyprodukować tyle stali, żeby zrobić samochód, więc... A motocykl mamy o tyle ważny, że jest związany z zadaniem, a samochód jeszcze nie, więc zrobimy sobie motocykl w pierwszej kolejności. Wydaje mi się, że to już jest chyba końcówka lokacji, bo z tego co pamiętam, to na dachu w tym budynku jest finałowe pomieszczenie. Chodź wy! Co to za nachodzenie ludzi, kurde? Dobra. Ale mnie wkurza ten napis badawczy, jak otwieramy skrzynkę jakoś. Nie wiem dlaczego. Chyba tak nigdy nie było. Wydaje mi się, że to jest wina tego moda, który coś zmienił, że tłumaczenie się też zmieniło. Bo zauważcie, że to, co jest z podstawki, z podstawowej wersji gry, to jest po polsku. Po polskiemu, nie? A to, co jest z dodatku, to jest po angielsku. Bo dodatek nie jest dostępny po naszemu. Dobra. O kurde, porządny łup tam był. Zobaczmy tutaj. A właśnie, czekajcie, coś sobie uświadomiłem. Lucky Looter. Nie, nie możemy jeszcze sobie wbić na wyższy poziom. No tak, bo musimy zrobić zadania klasowe. Okej, to był niezły łup, ale, ale tyłka nie urywa. Okej, też słabo. I też słabo. Ta skrzynia była najlepsza. Dobra, teraz mogę sobie pozwolić na przeszukanie dokładne wszystkich pominiętych rzeczy. I potem na koniec zejdę do piwnicy i zobaczymy, na parter i zobaczymy, czy ten płomień tam jeszcze działa. Też w sumie możemy już teraz iść. A, hop. Z czystej ciekawości. O, zgasło. Patrzcie, jeden blok się tylko zepsuł, betonowy. Ciekawe, spodziewałem się, że się dom cały spali, ale widocznie może to jest kwestia materiału, że pali się drewno, a beton tak niechętnie bardzo. Ale ciemno się zrobiło. O, zrzut spadochronowy po drodze do bazy jest, widzicie na radarze? A nie, to nie, nie, a nie, tam jest. Dobra. Tu jest jeszcze skarb, mapa skarbów Jennifer's. Jennifer, to pojadę po nią, bo jesteśmy blisko. A to nie jest okolica, w której często bywam. Okej, gdzieś tutaj to musi być. Jest. Oż kurna, no. Okej. Dobrze poszło. Całkiem nieźle. Ja tu się naprodukowałem tych odporów ziemi, żeby się odnaleźć te rzeczy. Dobra. Szybkie porządki. To nie. Czytamy. Szybka lektura książek na pustyni i gazetek. I jeszcze to. Dobra. Teraz będzie nam trochę łatwiej jeździć. Patrzę, czy mamy coś porządnego. Widzę, że jest snajperka i długa luneta, 8. Ale ona raczej przy moim stylu rozgrywki, one się średnio są potrzebne. No, nie będzie to coś, co zrobi nam różnicę. No dobra, no. Zobaczmy.
Kuta, stal. O, to jest dobry pomysł. Stalowa siekiera. Wiecie co, wezmę te czasopisma o wytwórstwie, bo potrzebujemy umiejętności, a nie innych przedmiotów. Zobaczmy, pozbądź się zombie. Tutaj szukam tej lokacji, którą widziałem wcześniej. Duel's Diner. Może niekoniecznie. Chodzi mi o tamten ze świniami. Eksterminacja zainfekcji. O, jest. Hogzilla Ranch. To potem sobie zrobię. Ale na razie wyprodukujmy sobie motocykl. Jest i tutaj żelazo. Mamy kierownicę. Potrzebujemy teraz tej ramy. Aż kurde, wziąłem się za crafting, a zapomniałem wcześniej rozkładać przedmioty po skrzyniach i teraz nie mam tego miejsca w plecaku. Dobra, okej. Okay. Teraz potrzebujemy ramy. Dlaczego nie mogę ramy zrobić? Czego mi brakuje tym razem? Nadal mi brakuje jeszcze stali. Ja nie mogę, myślałem, że zrobiłem tyle, co potrzeba. Może nie aż tyle, bo nie chcę zużyć całego żelaza, jakie mamy przy sobie. Dobrze by było móc jeszcze trochę sztabek zrobić, żeby mieć jakąś rezerwę. Okej, okay, dobra. Otwórzmy jeszcze te książki. Co tutaj mamy? A, pięści, świat medycyny. Ale lipa, liczyłem na to. O, przynajmniej to, młoty i młotki. Przynajmniej to się... A czy już możemy zrobić młotek? Młotek do gwoździ. Możemy wytworzyć. O, super, bo potrzebujemy go do zaliczenia zadania. To sobie od razu to zrobię. I zadanie zaliczone. Nawet usłyszałem melodyjkę. To było zadanie w ramach... Nie resource. Tool progression to było. Teraz następny mamy punkt kluczowy. Stalowe rzeczy odblokować. Okej. Okay. Armor. Mamy skórzane rzeczy. Czy możemy już skórzane robić? Tak, możemy. Okej, okay, to zróbmy od razu to. To zaliczę kolejną partię zadań w ten sposób. O, jak szybko się kraftuje. Tylko patrzcie, a jaki kiepawy pierwszy poziom tylko. Także od razu jedyne, co mogę z tym zrobić, to zezłomować. I tyle. Trochę nas to cofa niestety, jeśli chodzi o zdobycie 500 kawałków skóry. Ale no trudno się mówi. To też ważne, żeby to osiągnąć. Dobra, czy możemy to od razu zezłomować też? Dobra. No, co jest? Aha, musimy to jako przepis zrobić, nie jako ten. Okej. Okay. Ale szybko. Kurczę. Przy okazji zauważyłem, że tutaj też i kij baseballowy już możemy sobie zrobić oraz ten Morgenstern. Tak, że będziemy potrzebowali też wydłubać stąd jeden kiepawy akumulator i jeden kiepawy silnik, żebyśmy mogli zmontować ten motocykl. Brakuje nam już tylko w takim razie ramy, ona szybko się robi. Sam motocykl też błyskawicznie szybko się montuje, bo mamy te akumulatory tutaj założone i one bardzo przyspieszają pracę. Zobaczcie, 15%, 20% i 25%. Także mamy plus 55%, dobrze liczę, procent szybsze kraftowanie. To jest bardzo praktyczne, bo nie trzeba czekać. Normalnie motocykl chyba robi się w normalnej, w podstawowej wersji gry, to on chyba się robi z 5-10 minut, coś w tym stylu. Kompletnie wcześniej nie zaglądałem tutaj do tego warsztatu narzędziowego i okazuje się, że tu możemy sporo różnych fajnych ulepszeń sobie wyprodukować. Więc zarzuciłem produkcję kieszeni, które mamy odblokowane oraz zwiększonego magazynka. I chciałem jeszcze to, turbo doładowanie pojazdu sobie zrobić. Potrzebujemy stali więcej. I mosiężny kaloryfer. O kurde, ja wszystkie na bieżąco złomowałem, także będę musiał pamiętać, żeby taki kaloryfer przy okazji zabrać, ale to nie będzie takim kłopotem już, bo teraz już będę wiedział, na co zwracać uwagę. Dobra, to możemy podkładać, to też, to zostawiam, bo to jest reflektor. Mamy motocykl gotowy. Rower to bym zostawił w bazie teraz, w takim razie niech on sobie stoi tutaj. Gdzie ja paliwo włożyłem? Tu jest. Dobra. I... dobra, te kieszenie już też możemy zabrać. No, kurde, nie mogę zejść. Okej. Okay. Będzie trzeba jakiś barwnik mu włożyć, bo te białe elementy wyglądają trochę słabo. Okej, okay. A, jeszcze zapomniałbym. Dolej paliwa. Dobra. 3000 paliwa. Okej, okej. W końcu będzie można spokojnie pojeździć i niczym się nie przejmować. Zajrzę do tego budynku, bo jestem prawie pewny, że w środku powinien być jakiś grzejnik, a jak nie, to zaraz znajdę w jakimś następnym pewnie.
Grzejniki łatwo jest znaleźć, bo one są przy ścianach i po rozebraniu ich powinny wypaść same grzejniki, nie? A jak nie, to biegam po mieście i pozłomuję samochody, też będzie można w ten sposób znaleźć coś. Nie widziałem, że tutaj już zdążyły zrespawnować zombiale. Ale skuteczny jest ten nóż, on jest jakiś strasznie przegięty, bo to jest zmodowany. Nie ma. O! Dziękuję. O, proszę bardzo. I wpadka grzejnik, super. Dobra, mamy już motocykl tutaj. Pokolorowałem go, wrzuciłem mu niebieski barwnik i wrzućmy mu jeszcze ten... O kurde, nie wiem, przycisk. To miało być. Wrzućmy mu to ulepszenie, które zwiększa prędkość maksymalną pojazdu i przyspieszenie. To jest coś, co nam zrobi sporą różnicę. Zbliża się noc, także pomyślałem sobie, że posiedzę i pobawię się w crafting. Muszę wyprodukować tutaj różne rzeczy. Mamy maczetę, nóż myśliwski, tego robota możemy sobie też zmontować. Żelazny młot pierozbiórkowy, także jest sporo rzeczy, które... Nie, tego nie zrobimy już. Ale... Mam co robić przez noc. Jeszcze młot rozbiórkowy. Kilka tych przekaźników jeszcze będę musiał zrobić. Nie usłyszałem dźwięku za zrobienie młota rozbiórkowego. Ciekaw jestem, czy to... Ale zniknął z tej listy z wykrzyknikami, więc wydaje mi się, że chyba zaliczyło. Ciekaw jestem jeszcze tych elektrycznych przekaźników, bo zwykle 5 sztuk trzeba zrobić. Nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, tym razem. Tak, weszło. Dobra. I przy okazji zauważyłem, że możemy zrobić moździerz, więc też go chcę wyprodukować, żeby zobaczyć, czy on jest potrzebny do gotowania czy czegoś w tym stylu, bo tutaj w tym modzie niestety nie jest to jasne, jakie stacje robocze do jakiej roboty są potrzebne. Robotycznego młota mi z jakiegoś powodu nie zaliczyło. Aż 40 taśmy hydraulicznej potrzeba, żeby go zmontować. To trochę dużo. A jakby tak najbardziej kiepawej jakości zrobić... Fajne, że możemy sobie wybrać, jakiej jakości chcemy rzecz zmontować. To jest bardzo fajny pomysł. Możemy, to wtedy, zobaczcie, tylko 10 kawałków taśmy potrzeba. Hydrauliczna, zróbmy sobie w takim razie ją. I teraz powinno nas stać na zmontowanie tego najgorszego robota. O, aż 3 minuty będzie się robić. No dobra, i tak nie mam nic lepszego do roboty, to mogę się popatrzeć na pasek postępu. Chociaż, o, mamy ten moździerz, to zobaczmy szybko go. Wstawmy go tutaj. Aha, i w nim możemy robić witaminki, mąkę zwykłą i kukurydzianą. Okej. Okay. A jakie mają, z czego to się robi? Cynki, chryzantema, owoce yuki i też cynk. Z jakiegoś powodu cynk jest wykorzystywany we wszystkich przepisach. Nie łapię tego, ale nie będę wnikać. Dobra, wracam do mojej medytacji. Po zrobieniu motocykla pojawiło się teraz zadanie, żeby zrobić samochód terenowy, także będę musiał trochę zebrać materiałów, ale też mamy Class Tradesman, gdzie musimy zebrać 5000 drewna, 5000 ziemi i 5000 kamieni. Także poczekam do rana i biorę się za wykopki w takim razie, pobiegam po lesie, zbiorę też całe drewno. Mamy trochę ziemi i mamy trochę kamieni, więc je wezmę ze sobą i drewna też. O, to przyspieszy nam trochę roboty, będę musiał mniej w takim razie wydobywać. Zarzuciłem też ponownie rozebranie tego robota, bo na najniższej jakości robot nie jest nam już potrzebny. A ten, który tam na górze stoi, jest lepszej jakości niż to, co wyprodukowałem. Dobra, kuta stal, chociaż wiecie co, nie będę tego przepalać, bo zrobię to kosztem... Albo dobra, niech się robi 10 sztuk, to nie jest dużo. Okej, okay, zaliczone. Nawet nie zorientowałem się, w którym momencie. Usłuchałem sobie nowego odcinka Marcina Strzyzewskiego, tego youtubera, który zajmuje się rosyjskimi sprawami. Bardzo ciekawie dzisiaj opowiadał o sprawach bieżących w Rosji. I tak się zasłuchałem, że nawet nie zarejestrowałem, w którym momencie jeszcze sobie postanowiłem zebrać trochę ziemi. Mamy w takim razie 5, 6, prawie 7 tysięcy. O, co to? Geoda. Okej, okay, i znaleźliśmy w niej magnetyt. Możemy go zezłomować. Za nie zapłacić. Trochę jest warte, ale to nie są jakieś duże pieniądze. Te pieniądze w 7 Daysie są zawsze moim zdaniem przegięte, to znaczy
Czy się staram, czy się nie staram, to zawsze mam ich bardzo szybko w bardzo dużych ilościach i w rezultacie nie mam co z nimi robić. Pamiętam, że wiele razy mi się zdarzało przetapiać monety na amunicję, bo bardziej się opłacało w ten sposób to zrobić. Okej, okay, jest fragment tradesman i teraz musimy zrobić z tego papier klasowy. Okej. Okay. Jest i mamy automat. Tych automatów chyba się nie da przestawić. A, nie da się przestawić, więc tam gdzie go postawię, to on już tam będzie na zawsze. Więc jak trochę słabo, moim zdaniem, osobistym, bo to powoduje, że potem zmiana bazy może być kłopotliwa. Ale na razie się tym nie będziemy przejmować. Aha, jeszcze byśmy wzięli sobie pieniądze. Dobra. I możemy zajrzeć, co my tutaj trafiliśmy. Później, jak najbardziej się przyda. O, żelazo. Przetopię sobie. Co to jest? Topór do lodu. Okej. Okay. Blok 89. 93. Czyli nie jest lepszy od tego, co mamy tutaj. To już jest stary automat, który tutaj wcześniej stał, ale jak najbardziej warto do niego zajrzeć, bo jak widać można ciekawe rzeczy w nim znaleźć. Klasowe wyzwania, zobaczcie. To zrobimy sobie w następnym odcinku. Myślę, że to może być coś ciekawego. I tutaj Dragunow, pompka na najgorszym poziomie, wolframowa maczeta. Obrażenia w zwarciu 52, a to ma 84. Okej, okay, kolejne wyzwanie weźmiemy sobie. Tygodnik strzelby też możemy poczytać. I świat karabinów też sobie poczytam. Okej, okay, bardzo fajnie wyszło. Cieszę się, że mamy takie szybkie postępy. Czy możemy to naprawić? Nie, co jest potrzebne? Bo jest potrzebne to, żeby naprawić. Okej. Okay. A z czego się to robi? Repair Kill Tool. Aha, osobno jest. Repair Kit Tool. Może... Jest. I to się robi z wood handle taś. Aha, okej, okay, czyli to nie jest jakiś szczególnie bardziej kosztowny przepis, tylko po prostu jest to inny wariant. Okej, okay, dobrze wiedzieć, że tak to działa. Dobra, będziemy kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie koniecznie o łapkę w górę, komentarzu dla statystyk, może jakichś poradach. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć.